Cześć. Dzisiaj będzie krótko i trochę nietypowo. Nietypowo, bo choć zazwyczaj to ja do was tutaj mówię, czasem z kolegą, czasem sam, to dzisiaj postanowiłem was o coś spytać. Chciałem was zapytać o to, czy używacie funkcji rozmywania tła w telefonach. Tej funkcji, która występuje powszechnie w smartfonach wyposażonych w podwójne aparaty fotograficzne, która jest dokładana, czasem działa lepiej, czasem gorzej, no ale coraz częściej jest, po prostu jest. I teraz pytanie, czy korzystacie z niej? Czy jej używacie? Czy ją lubicie? Czy uważacie, że jest ona potrzebna? Pytam was dlatego, że niedawno, w sumie niedawno, naprawdę, uświadomiłem sobie, że ja prywatnie, osobiście, to ja z tego nie korzystam. Robię takie zdjęcia z rozmyciem tła, ale wyłącznie na potrzeby recenzji, które dla was przygotowuję, po to, żeby sprawdzić, jak to działa. Natomiast, kurczę, nie robię takich zdjęć dla siebie na własny użytek. Jakoś nie czuję potrzeby. A jak to jest u was? Bo może okaże się, że stwierdzicie, iż jest to naprawdę potrzebne, koniecznie niezbędne i powinienem poświęcać w recenzji mnóstwo uwagi tej funkcji, a może okaże się, że was to kompletnie nie obchodzi. Dlatego zachęcam, komentujcie, chciałbym poznać wasze zdanie. A tak przy okazji, jak już was pytam, to w ogóle napiszcie mi, czy taka forma filmików, takie zadawanie wam pytań, taka forma interakcji z wami wam odpowiada. Czy mam zadawać wam kolejne pytania, czy raczej odpuścić sobie temat, bo tego nie chcecie i skupić się na recenzjach i te. No, napiszcie mi, co uważacie na ten temat, jakie jest wasze zdanie. Bardzo, bardzo mnie ono interesuje. A na razie to do zobaczenia. Oczywiście kolejne filmiki już wkrótce, także widzimy się niebawem. Trzymajcie się ciepło, hej.